Przyjechaliśmy do Agry, aby zwiedzić najpiękniejszy pomnik miłości, jak mówią o grobowcu zniesionym przez Szacha Dżahana dla ukochanej żony perskiej księżniczki Mumtaz Mahal. Najpierw jednak musimy przejść przez drobiazgową kontrolę torebek i plecaków, łącznie z ich prześwietleniem oraz zarekwirowaniem zapalniczek, płyt CD, a nawet nie wiadomo dlaczego cukierków. Mumtaz Mahal, które to imię oznacza władczynię świata umiłowaną ozdobę pałacu, zmarła w 1631 roku w wieku 38 lat przy narodzinach 14 dziecka. Legenda głosi, że przed śmiercią zobowiązała cesarza Szach Dżahana do spełnienia trzech obietnic. Nigdy się już nie ożeni, zaopiekuje się dziećmi oraz postawi na jej cześć budynek upamiętniający jej śmierć. Cesarz spełnił wszystkie prośby i zbudował grobowiec godny jego zmarłej żony. Legendy mówią też, że osiwiał w ciągu jednej nocy, a rzemieślnikom kazał obciąć kciuki, aby już nigdy nie stworzyli podobnego dzieła. Mauzoleum było budowane przez 20 tysięcy ludzi, a do jego budowy użyto ponad 1000 słoni przenoszących materiały z kamieniołomu z Rajasthanu niedaleko Jaipuru. Architektura mauzoleum zawiera wiele symboliki. Do kompleksu wiedzie okazała brama saraceńska z czerwonego piaskowca, stanowiąca symboliczne wrota do raju o wysokości 30 metrów. Taj Mahal łączy tradycję architektury perskiej z architekturą wcześniejszego okresu Mogołów. Bramę zdobią inskrypcje koraniczne i ornamenty roślinne. Napis na bramie głosi: Duszo, ty jesteś w stanie spoczynku. Powrót do Pana w pokoju z Nim, On w pokoju z Tobą. W bramie osadzone są drzwi z brązu. Pierwotnie były tu drzwi z litego srebra nabijane setkami srebrnych gwoździ, ale je skradziono. Budowę kompleksu Taj Mahal nadzorował sprowadzony z Afganistanu architekt Ustaz Ahmed Lahori. Taj Mahal mógł być inspirowany grobowcem Timura protoplasty Wielkich Mogołów w Samarkandzie i grobowcem Humayuna w Delhi. Za bramą rozpościera się zachwycający widok na sylwetkę grobowca, który jest centralnym punktem kompleksu. Budowla jest symetryczna, a cztery wieże minaretów zbudowano na planie trapezu, aby były wszystkie widoczne. Meczet po lewej i dom pielgrzyma po prawej zbudowano z czerwonego piaskowca. Kompozycję ogrodu w stylu perskim na 9 hektarach podporządkowano magicznej liczbie 4 i jej wielokrotnościom. Takich kwadratowych kul jest 16. W czasach muzułmańskich rosły na nich drzewa i krzewy owocowe, które za panowania Brytyjczyków zamieniono na trawniki. Dziś są tu nieliczne klomby i rosną samosiejki, wśród których uwija się sporo ptactwa. Miejsce to jest tłumnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Taj Mahal bowiem to jeden ze współczesnych cudów świata. W rajskim ogrodzie nie mogło zabraknąć wody spływającej grawitacyjnie w postaci kanału, tworząc sadzawki, w których tryskają fontanny. W połowie drogi od bramy do mauzoleum wznosi się marmurowa platforma z sadzawką. Główna kopuła ma 35 metrów wysokości i umieszczona jest na bębnie o wysokości 7 metrów. Podstawa platformy, na której wznosi się grobowiec, ma wymiary 100 na 100 metrów, a sam grobowiec w kształcie kwadratu o boku 55 metrów ze ściętymi rogami tworzy w ten sposób ośmiokąt. Babcia i mama uśmiechają się, gdy filmują ich pociechę. Budynek z czerwonego piaskowca po prawej stronie grobowca pełnił funkcję domu pielgrzyma, w którym mogli się zatrzymać wierni przybywający w rocznicę śmierci Mumtaz Mahal.
tym miejscu widać, że grobowiec wznosi się na sztucznie usypanej grobli, która miała wyrównać teren. Po prawej stronie grobowca wznosi się meczet. Ściana czołowa z bramą i łukowatymi balkonami ozdobiona jest kaligrafią i motywami roślinnymi. Kaligrafia z surami z Koranu jest dziełem kaligrafa Abdul Haga. Z tarasu rozpościera się wspaniały widok na ogrody, fontanny i darwazę Irauza, czyli wielką bramę. Zdobienia kwiatowe, ręcznie rzeźbione w marmurze, a następnie wygładzane, mają przeróżne wzory. Zdobienia wykonane są z materiałów pochodzących z Półwyspu Arabskiego, Afganistanu czy Sri Lanki. Oszlifowane cienkie kawałki są włożone w taki sam kształt w marmurze z ogromną precyzją. Tu widzimy na zbliżeniu fragmenty Koranu jako element dekoracji. Takie same zdobienia znajdują się w przeciągu sali, pod którą znajduje się właściwa komora grobowa. Kamera zagląda na chwilę przez otwór w kracie okiennej do wnętrza sali. Nie wolno w niej fotografować. Środek sali otoczony jest żaluzją inkrustowaną szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami. Wyjście prowadzi na tyły grobowca ku rzece Dżamunie. 40-metrowe minarety skierowane w cztery strony świata są lekko nachylone, aby w razie trzęsienia ziemi nie uszkodziły grobowca. Miejsce na przeciwnym brzegu rzeki Dżamuny miało być rzekomo miejscem budowy czarnego Taj Mahal przeznaczonego dla Szacha Dżahana. Według innych przekazów miały tam się znajdować ogrody. Platforma wraz z grobowcem osadzona jest na palach wbitych w grunt, które przykryto drewnem, miedzią i kamieniem na końcu tej 600-metrowej grobli, która miała wyrównać teren. Wieżyczki na robach grobowca mają zwieńczenie w postaci kwiatu lotosu, często stosowanego w mogolskiej architekturze. Wracając, idziemy przez ogród. W koronach drzew dają koncert ptaki, wśród których można rozpoznać zielonkawe, a więc mało widoczne papugi. Wychodząc, jeszcze raz spoglądamy na trzy kopuły grobowca Mumtaz Mahal. Symbolizują one kobietę, niebo i raj. Pozostało nam jeszcze odebranie zarekwirowanych przedmiotów.